Czy to jest twój amerykański sen? Donald Trump wybrany na kolejną kadencję. Wreszcie można pojechać do Ameryki i zrealizować swój amerykański sen. Ja też tak robię po wielu sukcesach biznesowych, które osiągnąłem na swojej rodzimej ziemi. Wyprowadzam się do Miami i otwieram swoją własną restaurację drive-thru, kawiarnię pod dobrodziejem, pod dobrodziejskimi jajami w Miami. Dokładnie tak się będzie nazywać, gdzie będziemy serwować przyjeżdżającym celebrytom i pięknym ludziom Kalifornii albo innej Florydy różne pyszności, pizze i burgery i kanapki i muffinki i kawusie i drinki i wszystko będzie. Nie no, drinki to może nie, jak samochodami będą podjeżdżać, ale drive-thru Miami, a drive-thru Restaurant Simulator będzie grany. Tak, dokładnie, kolejny wspaniały biznes, zaufajcie mi widzowie, mam nosa, że to na pewno nie jest kolejny symulator na dokładnie tej samej paczce asetów, który polega na dokładnie tym samym, tylko trochę w innej oprawie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Zostaw łapkę w górę, bo na pewno tak będzie. Tak, tak, każda łapka w górę gwarantuje, że będzie to rewolucja symulatorowa. Nowa gra, dawaj. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. O! Witam! Jak pięknie. Love at first bite. Miłość od pierwszego ugryzienia. Dokładnie. Często tak mojej kobiecie powtarzam. Witam serdecznie. Witam, witam. Zobacz ty. Status. Albo czekaj, bo ja mam ten. No, miała być integracja na Twitchu, ale nie ma monetyzacji na Twitchu, więc nie ma sensu. Ty, ale dobre rysowanie obiektów. Mniej więcej metr ode mnie się ławka właśnie zrespiła. Już mi się podoba. Witam panią, witam pana. Dzień dobry. Oto moje pić małymi łykami. Chcę jedna kanapka. Widać, że w Ameryce jesteśmy, nie? Ludzie to już zapomnieli języka. Co to znaczy? Pić małymi łykami, chcę jedna kanapka. Szybko dawać, ona chcieć jedna kanapka. Szybko człowiek, dać mi, ona głodna. Dobrze, nie ma problemu, nie ma problemu. Jedna kanapka. Jedna kanapka, zapłata 5 dolarów, please. Proszę bardzo, zapłatos. Biorę kartos, 5 dolarów. Dziękuję, oddaję, dochodos 5 dolarów, senkios, gdzie, ty, a gdzie są moje kanapki? A ja mam w ogóle jakiś towar? Ej, problem jest, bo generalnie rzecz biorąc, proszę pani, jest problem. Może i zabrałem te 5 dolarów z pani karty kredytowej, ale w sumie kanapek nie mamy, więc musi pani poczekać, generalnie rzecz biorąc. Czekaj, komputer, jak ja mam tutaj, strona główna, rynek, kup dystrybutor wody za pomocą komputera i maszyny kuchenne, rynek, maszyny kuchenne. Dozownik wody, dystrybutor wody, grill, ekspres, maszyna, produkty. O jest, kanapka, ty. Dawaj, bo my te kanapki potrzebujemy, sztuka. A tutaj ile jest ten? 8 chyba? Nie wiem, no biorę te kanapki, niech będzie. Dozownik wody, biorę. 93, boże jak drogo. Maszyna do frytek, ekspres do kawy, do popcornu, piekarnik. Ty, ognisko może, grill z hot dogami. Pewnie, ognisko po prostu rozpalimy, będzie dobrze. Ale nie no, hamburgiery jakie obyczaje, jakie frytki porobić, no nie? Ile my mamy pieniędzy? Mało. Generalnie to bardzo mało mamy pieniędzy. Dobra, kupić. Jak kup stojak na kupki w sklepie, komputer, meble. Bardzo good tłumaczenie. I like. No problem. Kupki w sklepie, komputer, meble. Stojak na kupki kupować. W tej chwili jeden dostarczać. Cena wysyłki 2 dolary. Kompletne zamówienie 10. Dobrze, ja już to mieć. Gdzie są moje rzeczy? Grill burgerowy. Otworzyć pudełko. Brać. Otwórz pudełko. Gdzie to mogę ustawić? Tutaj gdzieś najlepiej? Nie, chyba tu z boku będzie, nie? Dobrze. Czy ja mogę to obrócić? Mogę. Tu będziemy smażyć burger. Burger, pyk. Jak zrobić? Rzucić kotlet. Usmażyć. W burger wsadzić w pudełko, pasuje. Nie ma problemu. Co jeszcze tutaj mam? Stojak na kubki. Otworzyć pudełko. Kurwa. Stojak na kubki. Gdzie ja mogę stojak na kubki postawić? Może tu? Dawaj, tu postawimy. No, okej. Okay. A ja samych kubków nie kupiłem chyba, co? Czy ja mogę kanapki tutaj gdzieś włożyć? O, mogę, dobra. Dobra, mamy kilka kanapek. Pani kochana, proszę bardzo. Pyk, brać, masz. Nara, zadowolona. Hej, ty, daj mi jedna babeczka, dwa hamburger, dwa chipsy. No widać, że w Ameryce jesteśmy. Ale skąd nie wezmę, ja mam pani, ja mam tylko kanapki. Dopiero co burgerownię kupiłem. Pierwszy dzień, zaczynam jeszcze. Chwila, moment. Dobra, ej, to jest puste. To jest puste? To jest puste. A to? A co to jest? Dawaj! To jest, kurwa, jakiś dozownik. To jest chyba jakiś dozownik do napoi. Jak zrobić? Postawić kubki, lać. Rozumiem. Ty, no problem jest, bo ja tylko 100 dolarów mam, a
Ale tutaj ona tu już chce babeczki, hamburgery, chipsy. Sklejam wam to wszystko. Bank, mam pomysł. Nie ma problemu. Tylko 100 dolarów mogę? Panie, jakie raty tutaj są? Kwota pieniędzy, zwrot pieniędzy 124 na 7 rat rozbite? Nie no, nawet ci nie opłaca pożyczki brać. Bez sensu. Daj spokój, daj spokój. A mogę aktualizację jakąś zrobić? Upgrade'ować te sprzęty? Umowa produktowa kupić czekolada, pączek, rogalik, tiramisu, ciasto, sernik? Kurde, licencję na tiramisu można kupić. Dobra, pasuje. Czekaj, bo my potrzebujemy tak, na burgery potrzebujemy. I co ona tam jeszcze? Babeczki? Ona chciała? Babeczki? Babeczki. Kanapeczki. Dubajska czekolada! Co to jest dubajska czekolada? Czym się różni dubajska czekolada od zwykłej czekolady? Kubek na wodę. I kulka mięsna. A czy ja potrzebuję, żeby burgera zrobić... Gdzie są na przykład te... Bułki. Buka. Kajzerki. Sałatka. Pomidorek. Cokolwiek. Burger box. Oho, zaraz nie będę miał pieniędzy. Pozdro, pozdro. Wystawa trumień. Co jest? Po co w moim drive-thru wystawa trumień? Żeby Meksykańców odstraszać, czy o co chodzi? Dubajska to chyba z kupą? Wielbłądzią, czy szejkową? Chipsy jeszcze potrzebuję? A gdzie są chipsy? Dobra, kupuję jeszcze chipsy, niech będzie. Kupić. Dobra, kupiłem. Gdzie są rzeczy, ty? Kupiłem, czy nie kupiłem? Gdzie są te rzeczy? Czy one dopiero przyjadą? Czy nie kupiłem? Nie no, kupiłem. Gdzie są moje rzeczy, do cholery? Kajca dostawa! A tutaj co mamy? Tutaj już nic nie ma. Czy ja to mogę wyrzucić gdzieś? Mogę na przykład tu śwignąć? Kosz na śmieci, dobra. O, dobra, jadą. Zoba! Zoba, jak to zrobił, ty! Widać, że chłop to już zawodowiec. Śwignął przez ten i pasuje robota, nie? Dawaj tu, te chipsiki sobie tutaj ustawimy. Pyk. Boże, ludzie tyle czekają, daj spokój. Podnieś, proszę cię. Ty, no ale ja tutaj ani bułki nie mam, ani nic. No mam niby te burgerowe tutaj pierdolety, ale... Kula mięsna, więcej kanapek. Dobra. Tu mam kotlety. A ja nie mam tego, ty. Problem jest. Problem. Czy ja mogę tu... Nie mogę tutaj. Ja nie mam ty. Nie mam rzeczy, żeby składować chyba. Boże, Boże, już cały dzień się skończył, a ja tutaj nic nie zrobiłem. Jednego klienta obsłużyłem. Dawaj tu bułeczki. Dobra, no trudno. A może to jest taki naked hamburger? Czy ja mogę tego hamburgera tak zrobić? O, dobra, robi się. No to tak będzie w pudełku stało i pasuje. Naked hamburger może być. Jedna babeczka. Proszę bardzo. Poczekaj, chyba najpierw muszę ją ten... Włóż produkty do torby. A jak... A gdzie jest torba? Używać. Wysłać. Aha, dobra, pojechała w pizdu. Dobra, pasuje. Dobra, witam. Jak torby tutaj? No i chuj, kurwa. Spalony. Nieważne. Matko jedyna. A, że nabić najpierw trzeba. Chipsy, hamburger, kanapka, zapłata. Jak robić? Jest. I know, wiem jak robić, już to robiłem przecież. Kurwa, albo mi się... Hamburger mi się spali. Zostaw. No i mi się spalił. No i dwa hamburgery spalone. Nie obchodzi mnie to, spalonego dostanie. Ładuj go tu. Otwórz, rzucić, wybierz gniazdo. Gdzie ten hamburger? Rzuciłem go gdzieś. Jasny, gwint, dobra. Czekaj, reszta pieniędzy, 38. Boże, Boże. 38,50. No, proszę bardzo. Jak to? Daj pieniądz, oddaj jej. Jak to potwierdzić? O, dobra. I teraz chipsy, hits, hamburger, kanapka. Tylko z hamburgerem będzie problem, bo ja nie wiem jak ten hamburger zrobić, ty. No bez kitu. To już jest trzeci hamburger, którego ten smażę. Aha, już pojechała. No nie, no popierdoli mnie. Popierdoli mnie. Gotowany klop. O, kurwa, też bym tak chciał. Smażysz burgera, znaczy smażysz mięso, a tu cały hamburger się robi. Ale pokczamp. No i jeszcze kurde, baba zabrała tą kanapkę i babkę. Ale w sumie ją skasowałem, nie? To pieniądze chyba mam. Czy nie, nie skasowałem jej chyba. Nie dostałem w końcu tych pieniędzy. Ale lipa. Daj spokój. Daj spokój. Ale totalna lipa. Jak tu się ten zamyka? Sorry, we close. We open. Quickly, please. I need make money. Please, clientos. Ale tutaj biedę mamy totalną. Ale już burgera mam gotowego. To może jeszcze ciepły jest, to komuś to sprzedamy. No szukali bandyci, no daj spokój. Pierwszy tu jestem, pierwszy dzień w Ameryce. Usłyszałem, że tu fajnego prezydenta macie. Chipsy? Nie ma problemu. Chipsy. Zapłata. Zabieram. 1,50. Thank you, senior. All the best. Chipsy. Torba. Proszę, proszę bardzo. Jest, klient. Proszę bardzo. Można? Można. A co mi tutaj ten? Co mi tu pika? Co mi tu pika? Cały czas coś mi tutaj pika. Witam, cześć. Dwa hamburger, dwa babeczka. No problem. Dwa hamburger, dwa babeczka. Zapłata 15 dolarów poproszę. 50 pensów do wydania dla pani. Proszę bardzo. Spacja.
Dwa hamburger, dwa babeczka. Dwa babeczka dla pani, proszę bardzo. Dwa babeczka, wkładam babeczka do torba i robię teraz hamburger. Jeden hamburger już gotowy. Wcale nie stoi tutaj od wczoraj. Pani się nie martwi tym wszystkim. Tutaj trzeba ten pudełko przygotować. Teraz bierzemy to, wrzucamy tutaj to. Dobra. Robi się. Dobra, już jest. Dobra, pyk. Widziałeś? Może i Pan Jezus zmieniał wodę w wino i to całkiem dobry skill. Ale ja zmieniam zwykłego kotleta w całego burgera. Tak o, po prostu. Można. Nawet trzeba, proszę bardzo. Gotowe, proszę bardzo, do widzenia. Dobra, jaka zadowolona, że emotkę zostawiła. Zobacz, 4 gwiazdki zostawiła. Cześć koleś, daj mi 2 chipsy. 2 chipsy, już się robi typiara, no problem. $3, amerykańskie $3. Visa, Mastercard, I like. Me liking za lot, proszę bardzo. Chipsos 2, proszę bardzo. Cyk, pani bierze, do widzenia. Już to idzie, widzowie. Jedna dubajska czekolada. Kurwa, nie mamy dubajskiej czekolady. Idź pan w cholerę. No. Kanapka, jeden hamburger. Burger, kanapka, $10. Dziękuję, dyszka, dziękuję. Kanapka, hamburger. Iś. Dobra, pudełko gotowe, proszę bardzo. Dziękuję, dobra, załadowane. Thank you my friend, all the best. Hamburger, take, goodbye. Thank you. American dream, hello, welcome to Goodmaker Bistro and Drive and True. 3 kanapka, 1 chipsy. No problem, my friend. No problem. Beautiful. Hold on, I need to use this bullshit. 3 kanapka and 1 chipsos. Ja nie wiem, gdzie ja będę miał tyle tych. $16. Visa Mastercard. 16,50. Pyk. Dobra. Kanapeczka. Cyk. Czy ja mogę 2 na raz brać? Nie mogę chyba. Czy mogę? Nie, pojedynczo tak muszę. Okej, okay. I chipsy. Proszę wariacie. Cyk. Nara. Trzymaj się. Boże, jakim zdezelowanym gównem. Chyba z Louisiany z bagna żeś przyjechała, ruda. Pizza margarita? Pizza chciała, rozumiesz? 2 babeczki, 1 hamburger, 1 chipsy? Nie ma problemu. 2 babeczki, hamburger, chipsy? Proszę bardzo, zapłata. Zamówienia są takie same. Co? A, chipsy 2 razy. Dobra, nieważne. Zapłata, 13,50. Dawaj, 13,50. Proszę bardzo. Thank you so much. One kanapka for you. Ej, czemu nie mogę? Zły produkt? No nie chcę tego? No. Nie, zaraz, są chciał? A, hamburger. Burger, kanapka. No jeden ten. Nie ma co ten. Babeczka. Dos babeczkos. Chipsos. Zaraz mi się chipsy skończą, ty. Dobra. Burger. Pyk. Proszę bardzo. Burgeros. Masz. Nara. Pyk, pasuje. Już prawie 100 mamy. Idealnie, będzie na to, żeby po prostu kupić to, co sprzedałem. Czy ja mam jakąkolwiek tutaj przebitkę w tym? Jedna woda, jeden hamburger. Ty, jedna woda. Ty, wody jeszcze nie robiłem. O, gotowe, nice. Niech leży, pasuje. Czekaj, bo ja to muszę nabić. Woda. 1,79 za wodę. No na tym to chyba dobrze zarabiamy, co? $1,79 za wodę. Przecież w Polsce to możesz całe jezioro sobie kupić za to. 2 kanapki. Dobra. Reszty nie trzeba. Proszę bardzo. O, wodę już tutaj mam. Zobacz, pyk. 5-second rule, we have Poland, you know, 5-second rule, which is actually 5-minuten. Ground, no problem, pick it up and you have, yes, no problem, very good. To jest w ogóle beka, widzowie, że ten, ja czasami tak sobie lubię, nie, takim pungliszem zajechać. I czasami przychodzą takie mirasy i piszą w komentarzach, że o, boże, ale masz tragiczny angielski, a ja wtedy tak, yes, my friend, yes, of course. Dobra, cyk. Kanapka, pyk, hamburger. Ty, hamburger ostatni mi został, bo 3 spaliłem. A jak ktoś właśnie nie jest takim mirasem, co zabłądził na YouTubie z jakiegoś powodu, możesz zostawić łapeczkę w górę pod odcinkiem, standardowo. To nic nie kosztuje, a jakie wsparcie daje, proszę bardzo. Żegnam, Cadillaciem odjechała. Sugeruję zapał w nowy maszyn kolejny, przykład maszyna do popcornu. Ty dalej pan będziesz mi mówił, co ja mam kupować. No nie mam dubajskiej czekolady, idź pan stąd. Witam. No nie mam dubajskiej czekolady. Pan modelkom na Instagramie będziesz, to będziesz miał dubajskie czekolady. Nie, ty, my musimy chyba jednak zakupy zrobić. Tylko czy ja mam radę tutaj, tak, bo musimy tak. A ja mogę zmienić ceny. Ej, ja mogę ceny pozmieniać. Dawaj na 7, dawaj na 2, dawaj na 7, dawaj tutaj 25, dawaj tutaj na 4, $2 na to. No, bez kitu. Normalnie ceny se pozmieniam i mam to w dupie, nie? Czekaj, teraz rynek. My musimy tak, kubek na wodę, ale na pewno tak, kanapki, chipsy, mięso, dubajska czekolada, babeczki. O, już mam 97. Dobra, musimy jakoś ten, zarobić, bo mi brakuje $2. Witam, babeczka, drogi sandwich. Kogo?
Nie ma, drogi San, nie znam gościa. Panie. Witam, jedna babeczka? No problem, sir. No problem, we have babeczka, very good. Polish babeczka, you know? Very good, very puppy. No, babeczka, zapłata, please. $4. No, $7, $4. Ty, a zmieniło cenę? Rzeczywiście na $4 ustawiłem babeczki? Bo już nie pamiętam, zapomniałem w sumie. Proszę bardzo, żegnam. O, już będziemy mieli na zamówienie. Dwie babeczka, drogi hamburger. Jak zrobić drogi hamburger? A, że hamburger drogi, ta? Że jej się to nie podoba? Chyba. A co mnie to obchodzi? Co mnie to obchodzi, że za drogi hamburger? Takie są ceny, inflacja. Trzeba było na Kamala Harris, by pani głosowała, to by było na pewno taniej. Na pewno by było taniej. Zamówienia są takie same? No to chcesz tego hamburgera, czy nie? Dwie babeczki chcesz? Kurwać. No, dwie babeczki. Niech będzie. Proszę bardzo. Dobra, czyli hamburgera trzeba ten, wycenę trzeba zmniejszyć hamburgera. Hamburgera daj 6,50. Dawaj, tak, pyk. No. Zjeżdżaj, pani. Pudełko na popcorn? Dlaczego tego nie sprzedasz? Że głupi miał zagadkę. Zjeżdżaj stąd. Witam. Jak cupcake, drogi? Co, ajno? Blondyna. Baba w obsiurpaniu pick-upie. Dwa samochody przed panią. Dwie babeczki kupiła. A ty tutaj w mini kuperze podlatujesz prosto z salonu, co stary kupił i mi będziesz mówił, że babeczki są za drogie? A hamburgera to za 6,50, a? Nieźle, nieźle. Ładnie was doliło w tej Ameryce. Czekaj, bo tu w pudełko trzeba. Iś. Dobra. Charlie zadowolona. Jedzenie zawsze. Dwa chipsy. No jak sandwich za... O, pojechali już, pizdu. Jak sandwich za drogi? Czyli czekaj, oni narzekają, że tak, sandwich... To zróbmy 6,50 za kanapkę. I na co jeszcze narzekali? No to pewnie 1,75 by trzeba tutaj zrobić. I babeczka za droga, no to 3,70 może zróbmy, no. Tak mniej więcej, żeby wyczuć. Dobra, musimy tutaj trochę ogarnąć. Powystawiać rzeczy i tak dalej, ceny żeśmy ustawili. Tylko że co zarobiłem, to wszystko wydałem na towar. Tylko że teraz więcej tego towaru będę miał, fakty. Choć nie powiem, że... O, jadą, zobacz profesjonalistę. Zobacz, jak oni to robią w Ameryce. Widziałeś? To jest ten amerykański luz. Proszę bardzo. Co to? Dubajska czekolada. Ty, to jest chyba czekolada z mleka wielbłądziego. Tak na okładce jest pokazane. Nie, no na serio, jest coś takiego jak dubajska czekolada? Serio teraz pytam. Nie zgrywam, głupka. Dubajska czekolada? Czym to się różni od zwykłej czekolady? Czy to jest rzeczywiście z wielbłądziego dytka pozyskiwane? W Kauflandzie jest za 23 zł? Rzeczywiście drogo. Nie lepiej sobie gorzką czekoladę, taką jak dziadek za 4 zł kupić? Sklep można otworzyć w godzinach 6:23. A nie mogę ten? A, dobra, zakończyć dzień muszę. Świetny dzień, kolejny świetny biznes dobrodzieja. Wynik gracza 22. Minus 2,39. Świetnie nam idzie, bardzo świetnie nam idzie, ty. Dlaczego mam spalonego burgera w kieszeni? Nie wiem, wyrzucam go. Czy ja mogę sobie na zapas zrobić burgerów i je nosić w kieszeni i później tylko pa. Tak o. Czy on mnie rozjedzie? Dubajska czekolada, drogi. No jak drogi? Dobry. To jest dubajska czekolada, to musi być drogie. 22, taniej nie zajdę. Jadą następnie. Jadą. Witam. Hej kolego, chcę... No jak sandwich za drogi? $6, taniej nie zejdę. Dwa woda, dwa czekolada, sandwich. Nie, bez sandwicha, bo za drogi. Dwa razy woda, dwa razy dubajska czekolada. Zapłata 48 dolarów, hopie. Dobre sianko tu wpada, ta dubajska czekolada. Dobra sprawa. Za tą wodę to ja nie muszę rachunków płacić ani nic. Ale to Miami trochę mało jak Miami wygląda. Za mało pretensjonalnych ludzi, za mało crackheadów. Aha, dobra, trzymaj. No, pasuje. Co tam chcesz? Jedna kanapka? Yo, daj spokój, chcę jedna kanapka. Yo, bracie. Ale niezła gablota. Ładuję ci jedna kanapka w torba. $6. $4, reszta wydajos. Pyk. Kanapka, pyk. Do torby, cyk. Ja za torby jeszcze powinienem 50 pensów charge'ować. Dubajska czy... Jak hamburger za drogi? No popi***oli mnie. No dobry jest burger. 6,25. Przyjechała, kurde. Jak ty widzisz taką fryzurę, taką osobę, to już wiesz, że będzie. Czy mogę pomówić z menadżerem? No 1:1. No nie powiecie, że nie. Taka fryzura u baby to kłopoty. W pracy z klientem. Od razu będzie pytanie, czy mogę z menadżerem pogadać. Dubajska czekolada. Musimy więcej dubajskiej czekolady, to bardzo ważne. Czekaj, odłóż to, bo jeszcze żeś tutaj nie skasował, hopie. Dubajska czekolada, pyk. $22 za jedną, ty. No. Chipsy. Kurwa. Jedne chipsy i tyle. Hamburger cały czas za drogi. Co oni, kurde. Chipsy. Zjeżdżaj.
drogi, chipsy babeczka. Spieprzaj, co mi czas zabierasz? Chipsy babeczka za drogie. Nie no, ten hamburger za 6 może. I babeczka ile? 3, dobra, 3,50 za babeczkę. Chipsy? 1,60. Witam. Dubajska czekolada, jedna kanapka. Nie ma problemu, nawet dwie dubajskie czekolady. Kurwa, mam tylko jedną, ale przypał. Dwie dubajskie czekolady, jedna kanapka. Proszę bardzo, $50. Zaraz będzie, pani się nie martwi. Musimy dubajską. Kurwa, ale jakie to jest drogie do zamówienia. Dwie paczki, $92. To jaką ja przebitkę? Cena jednostkowa $11, ja to sprzedaję chyba po 22. No kurwa, ciężko, ciężko. Giga ciężko, no dobra, no kupię, no ale giga drogie, zaraz będzie, pani się nie martwi, pani się nie martwi, zaraz będzie. Dubajska czekolada prosto od szejka jedzie w tej chwili z Arabii Saudyjskiej. No, wie pani ile petrodolarów zostało wydane na to? Kurwa, jeszcze kanapeczkę, dobra, nie ma problemu. Pyk, dawaj, dawaj, łapie, i no raz. Kurwa, nie zapałem. O, widziałeś? Od razu. Ej, wracaj no, tu niepełny karton jest. Czystą tylko, jednej brakuje, oszukał mnie. Wyżarta czekolada była, tutaj też. Jasne. Uj. Wszędzie mnie próbują oszukać. A mówią, że w Polsce tak oszukują, a zobacz co się w Stanach robi. Hopie, nie ma miejsca. Odkładam to tu. Co ty chcesz? Dubajska czekolada, dwie kanapki, ta? Dobra, trzymaj. Proszę bardzo, żegnam. Co tu potrzeba? Chipsy drogi nie, nie obniżam już ceny. Nie obniżam ceny hamburgera. Nie obniżą, nie obniżą. Nie będzie tak, nie będzie tak. Nie, nie obchodzi mnie to, nic nie kupią. Nie będziemy sprzedawać hamburgerów. Same urosną te hamburgery, nogi im wyrosną i wyjdą z tego lokalu. Ale nie obniżą ceny bardziej. No co tu wrzuciłeś? Chipsy? A, nie wrzuciłem chipsów, nieważne. Masz, zjeżdżaj stąd. Pizza, pepperoni, dlaczego ty nie sprzedajesz? Żeby głupi miał zagadkę. Chipsy? Nie ma problemu. Koleś, daj mi chipsy. Hop, powiedział. Dawaj tu, gotowe. Nie no, 5 dych, Boże. Jakim trzeba być z wyrolem, żeby kupować coś za 1,60 i płacić 50, no. Szanujmy się. 45, 1, 8... Dobra, co chciałeś? Chipsy, dobra, nie ma problemu, trzymaj chipsy, trzymaj hopie, Witam. Cupcake mi mówi, że jest drogi, ty. 3 razy woda. Woda i chipsy. Proszę bardzo, 7,60. Nie no, oni muszą tą dubajską czekoladę kupować, bo ja tu nie mam w ogóle przebitki. A mogę go więcej szarżować? Nie, niestety. Nie można oszukiwać ludzi, a szkoda. A ja już nie mam kubków praktycznie. No nieźle ty, no nieźle. Wrzucam tu. Ale powiem szczerze, że nie zarabiamy jakichś kroci. Bo co ja zarobię, to zaraz wydaję na ten. Zaraz wydaję na towar, który kupuję. Powinienem pewnie ten. Powinienem szybciej. Szybciej powinienem obsługiwać tych klientów. Dlatego, bo ja po prostu za dużo tutaj gadam z tymi klientami, kombinuję. A tu powinien być szybki przemiał. 2 razy więcej klientów, 2 razy większa sprzedaż, 2 razy większa przebitka. I 2 razy więcej towaru byśmy wtedy ten. Opierdzielali, no nie? Proszę bardzo, żegnam. Witam. Super, czekam. Chciałbym jedna babeczka, jedne chipsy. Jedna babeczka, jedne chipsy. Bratku, masz to jak w banku pewne. Normalnie, jak w Federalnej Rezerwie, rozumiesz. 5,10. Babeczka, jedna chipsy. Nie ma problemu. Proszę bardzo, bratku, trzymaj. Na razie. Jeden chipsy, drogi hamburger. Nie no, z tymi hamburgerami. Naprawdę mnie ile ja muszę? 5,75? Nie, 65. 5,75. No niżej nie zejdę, no ile można. Nie kupiliście by za $5? Ile to jest $5? To jest 20 zł. Przecież to kurde w Burger Kingu masz droższe hamburgery. Co oni pierdolą w tej Ameryce? Przecież to jest Miami, tutaj ludzie są bogaci. Kraina możliwości i zerowej inflacji przez Donalda Trumpa. Myślałem, że w Polsce kurde ludzie biadolą na ceny. O, ale ty, ja mam tutaj w ogóle ten. Ej, napiwki 43, ale pogers. Chipsy, dawaj chipsy dla chłopa. Dobra, no to trochę zarobiliśmy, ale to jest i tak mało. Ja muszę tu jeszcze uzupełnić rzeczy. Siemano, 2 kanapka? Nie ma problemu. Ty piaro, masz 2 kanapka, proszę bardzo. Zapłata $12. Pyk, pyk. Jedna kanapka, druga kanapka. Pyk, żegnam. Siema, grill z hot dogami. Nie ma, spieprzaj. Witam, co ty chcesz? Jeden chipsy? Nie ma problemu, jeden chipsy. Mówisz, masz. Pieniądze? 8,40. 8,40. Proszę bardzo. Jedna chipsy. Jedna chipsy? Ja już nawet mówię jak ten pecety, pyk. O, następny przyjechał. Babeczka, hamburger drogi. Co chodzi? Spierdziałaj tym smartem. No, dobra, $116. No to nie jest za dużo. A ja mam kupić w ogóle lodówkę teraz, ta? Ja mogę uaktualnienia zrobić, ale one są turbo drogie. A, że czas, że szybciej nalewa. To nic ciekawego w sumie tu uaktualnienia. Płatności na razie nie mam.
Dostosuj, zmień nazwę sklepu, ty. Ale to kosztuje $360. Boże, 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 jak drogo. Jak drogo. Pożyczki to nie, bo się nie opłaca za wysoki procent. No ale rynek, no, maszyny kuchenne. Meble, lodówka A. $100? Ile? $102. A na produkty będę miał. Czego mi tu brakuje? Dubajs, no, chipsików. Chipsików brakuje. Burgerki mam na szczęście, bo drogie były cały dzień, to nikt nie kupował. Ale jeszcze by trzeba chipsy domówić, ty. Chipsy. Chipsy? Lodówka A. 116. Zostało mi $8. Pozdro. Ale dobrze mi idzie, ty. A, jeszcze kurwa. No dobra, no nie mam kubeczków. Dobra, tam whatever, nie będzie wody po prostu. Trudno się mówi. Trudno się mówi. Będziemy ten. Będziemy kazać ludziom, żeby podjeżdżali i po prostu się wychylili i prosto z kranika się napili. I będziemy taką samą cenę chargować. To jest biznes, to jest Ameryka, to jest kraina możliwości. A to jest taka malutka lodóweczka, taka tyci tyci. Jak, gdzie mam to postawić? Nie wiem, jak to postawić w sumie. Mogę na ziemi teoretycznie, może na ziemi bym to sobie postawił? Na przykład tu? Nie? To wygląda jakby tutaj idealnie taka lodóweczka. Pyk, zaba pyk. A? Całkiem fajnie, kup pudełko na burgery w zakładce meble. Czy mam pudełko na burgery? Po cholery mi jeszcze jedno. Co ta gra gada? Nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Nie stać mnie. Babeczki muszę tu odłożyć. Tak było? Nie kłamie? Nie zmyślam. Minus $8. Ten amerykański sen wcale nie jest taki amerykański jak normalnie Muniek Staszczyk śpiewał w Polsce. Poziom gracza trzeci. A co mi daje ten poziom? Ja mogę jakoś sobie postać rozwinąć? Jest to jakieś rozwijanie na poziom? Co mi daje poziom gracza? A tutaj to potrzebne. Że jak będę miał 10, to będę mógł sobie kupić licencję na sernik, ciasto bananowe i kubek masła orzechowego. Kto podjeżdża do takiego drive-thru i mówi sobie: poproszę kubek masła orzechowego. Łyżeczkę do tego? Nie. Wylizżę. Ty, rachunki chyba wleciały. Jasny chuj. 6 dnia musimy zapłacić. No to jeszcze chwilę mamy. Jeden mogę zapłacić. Tego zapłacę. A reszty nie zapłacę, bo mnie nie stać. Niech mnie komornik ściga. Dalej, zapraszam, kurde. Niech tą dubajską czekoladę kupują, bo to najwięcej zarabia. Największa przebitka jest na tym. No jak drogi? 3 hamburgery chcę. Nie ma problemu. 17,25. Proszę bardzo. Cyk. Hej, piękna. Daj mi. Dobra. 3 hamburgery. Już się robi. Pyk, jeden. Robi się. Uno momento, por favor. O, w życiu tak ciężko nie pracowałem. Kolejny tutaj się robi. Ale ładnie tu generalnie, kurde, taka miejscówka. Droga musi być wynajęcie takiej miejscówki. No. Ja się nie dziwię, że już rachunki przyszły. Zostaw to tutaj wkładaj do torby, psychopato. Kolejny, pyk. I tutaj kolejny, cyk, cyk, cyk. Pięknie. Proszę bardzo. Do widzenia. Klopsik rybny? A co ja jestem, k***a, bistro w Ikei, żeby klopsiki rybne sprzedawać? Babeczka za droga? Ty jesteś, kurde, za tania z kolei. Babeczka. Yo, daj mi 2 dubajska czekolada, 1 woda, 2 kanapka. Dobre zamówienie, podoba mi się. 2 dubajska czekolada, 2 woda. Nie wiem, czy mam... Nie, jedna woda. Jedna woda, 2 kanapka. $58 i to się, kurde, szanuje. I to jest biznes. To mi się podoba, to jest klient. Proszę bardzo, wrzucam tu jedna, druga. Czekoladka, 2 kanapki, rozumiesz? Pyk, pyk. Co są za w ogóle? Schnicken kasse, penny to go sandwich. Yes, very good. I woda. Dobra, mamy jeszcze kubeczek. I całkiem do... Ale brudny ten kubeczek, widzieliście? Fuj. Dobra, nie zorientuję się, bo już zamknięte. Proszę bardzo, żegnam. Aj, to jest zamówienie. $77. Pospiesz się, chcę 3 woda, 3 chipsy. Kurwa. Problem jest. My musimy zamówić, kubeczki. A gdzie są pudełka do burgerów? O, tutaj burger box. Pudełko na burgery w zakładce meble. No. I co nam jeszcze się kończy? Może jeszcze jedną dubajską czekoladę? Nie, 82, nie stać mnie na to. Jasny chuj, dubajska czekolada jest turbo droga. Naprawdę. Kup klopsiki! Teraz mi każe kupić klopsiki, jak już... Zaraz będzie. Nie denerwuj się, szefunciu, nie denerwuj się. Zaraz będzie. Chipsiki, rozumiesz? Tutaj zapłata, weźmiemy pieniądze, żebyś nigdzie nie odjechał. I zaraz będzie już. Chipsiki tutaj wrzucimy. Szefie drogi, nie denerwuj się. Ładny masz samochód, widzę. Jakbym miał kochankę i mi nie było na nią stać, to bym nie kupił taki samochód, więc do twarzy ci w tym. O, jest zamówienie, pasuje. Kubeczki, pyk. A to co to jest? Co ja kupiłem? A, pudełko na burgery. A, teraz mam 2 stosy pudełek na burgery. Zaraz będzie, szefie, nie denerwuj się, zaraz będzie. Woda cieplutka, prosto z piekarnika, żegnam. Świeżo, gorące i zawsze na czas. No, taka gorąca woda, 2 babeczki. A, widzę tylko jedną. Got you. Ta, 2 babeczki, proszę bardzo. $7, nie ma problemu, szanowna pani. 2 babeczki, pyk, pyk, cyk. Proszę bardzo. Drogi babeczka, nie obchodzi mnie to. Co tam?
Dwa dubajska czekolada. Nie, no tutaj widzę, że konkrecik, konkrecik, zaraz mi się skończą, dobra, te dubajskie czekolady, no ale no whatever, whatever. To jest dobry produkt, ty. Dobry, high quality produkt. Tylko trzy nam tylko zostały, cholipka. Jest $100 na koncie. Chipsy? Nie ma problemu. Chipsy, pyk, odbierz płatność. Zabieram. 1,60. Trochę śmiesznie, nie? Ktoś przychodzi, dwie czekolady zamawia, $50. Ktoś przychodzi, chipsy zamawia, 1,60. Tak trochę absurdalnie to wygląda. Bo tych chipsów to tak musiałbym sprzedać 5 miliardów, żeby zdobyć tyle hajsu, ile zarobiłem na czekoladzie. Chociaż procentowo pewnie przebitka per sztukę jest taka sama. Bo jest droga, nie? Ta. Drogi hamburger, dwie babeczki, jeden chipsy. Co nie mają do tych hamburgerów? Kur... No będę musiał obniżyć jeszcze bardziej. Dwie babeczki. Dawaj tutaj, zapłata. Całkowita reszta pieniędzy i jedziemy. Chipsy, cyk i dwie babeczki. Cyk, proszę bardzo. Cyk, pyk, widziałeś? Hopy i no roz. Czekaj, dawaj, obniżę te ceny tego, bo przecież popierdol mnie. 5,50, niżej nie zejdę, nie zejdę niżej. Jedna babeczka, dwa kanapka. Aha. Jedna babeczka, proszę bardzo, dawaj pieniądze, gościu. 15,50. No, pasuje, 15,50. Dwa kanapka, jedna buka. Piwo Henken, lubię. $125, ty, dobrze jest. Czy woda? Obco, kurde, do wodoboju podjechał. Ale to jest Miami, tutaj jest, wiesz, tu jest amerykański żar. Tu trzeba się dowadniać, bracie. Wodą mineralną z Miami Springs. No jak, nie, no nie będę schodził z ceny, ty kocopoły, hopie. Jak jest droga ta czekolada, na tym, no dlatego jest dubajska. Jakby była z Sosnowca ta czekolada, to może i by była tańsza. No co ty? Hamburger jeden. 5,50. 5,50, szybko. No, pasuje. Jeden burger. Dawaj go. Hyc. Jest. Zobacz, można. O, skończyły się akurat pudełka. Idealnie, proszę bardzo, trzymaj. Następny. Dwa dubajska czekolada, dwa hamburgery. Kurwa, ale zamówienie. Hopie, $55. Nie ma problemu. Dwa dubajska czekolada, dwa hamburger. A od razu te rachunki opłacimy. Pyk, pyk, żeby nas komornik nie ścigał. Ej, prawie $200, wreszcie mamy jakiś ten konkretny dzień taki. Ej, pytaj to. Proszę bardzo, żegnam. Siemano. Drogi chipsy, nie mam czasu, zjeżdżaj. Siemano. Jedna kanapka, dwa dubajskie czekolada. Jasny gwint, nie mamy tej dubajskiej czekolady, ty. Dubajskiej czekolady nie ma. Dobra, ale spoko. Ogarnę, mordo. Stary, ogarniemy. Nie ma problemu, zapłata, dawaj, bo to jest za dużo pieniędzy. Piątkę tutaj trzeba mu wydać. Pyk. Nie ma problemu, czekaj, zara będzie, byku, nic się nie przejmuj. $92. I co ja tam jeszcze? Klopsiki miałem, żeby tego questa popchnąć do przodu. Weźmiemy jeszcze ten. Chipsiki, $116. Kubki to kupiłem niedawno. Dobra, jest git, pyk. O, widzisz, jest płatność kartą kredytową teraz, bardzo dobrze. Zaraz przyjadą, będzie dobrze. No, dubajska czekolada i kanapka. Mogłem jeszcze kanapki zamówić. Z tym, zabieram to, dawaj to, odkładam tu. W sumie możemy tak to poukładać. Ej! No i ch**i się dzień skończył. Jak zwykle. Ale jest delikatny progres, bo mamy, zobacz, pełny staki dubajskiej czekolady, dwa. I jeszcze dwa pudła klopsików, które dziwnym trafem nie gniją. Trochę mało babeczek, ale no poradzimy. Nie, no mamy tutaj ten, babeczki, no kanapek. Mamy generalnie dużo stafu, już mamy $61. A ostatnio jak mieliśmy taki stan rzeczy, to mieliśmy tam chyba z $5. Więc wielkie zwycięstwo, wielki progres. A propos progresu, to co ja później tam tutaj mogę rozwijać? Zamrażarka, po cholery mi to. Po cholery mi zamrażarka, jak tutaj rzeczy leżą na podłodze i nie ma problemu. Cena jednostkowa, to nie chcę. Maszyny kuchenne. Pa, możemy kupić gry z hot dogami. Maszyna do frytek, piekarnik. Do pizzy serowej i do pizzy pepperoni. O kurwa, maszyna do napojów, koks! No chyba muszę się do Stanów Zjednoczonych wybrać. Jak z maszyny do napojów koks się dostaje. Z czachy łysego. Nieźle. $125, ale wszystko drogie te maszyny. Nie jestem w stanie tego kupić w tej chwili. Ja mam albo pizzę. Pizzę bym w pierwszej kolejności chciał, albo właśnie na maszynę do napojów i koks robić. No, kurde, widać, że Miami. Jak z dozownika do napojów koks leci, kurde, Ameryka. Widać, że amerykański sen to rzeczywistość. Jak najbardziej. O! I wielki sukces polskiej policji. 4. dnia dobrodziej wreszcie w zieleni. Wreszcie w proficie. Wielkie zwycięstwo. Tak, jak najbardziej. Łapki w górę na YouTubie. Tak.